Jest z nami już Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytro. Dzień dobry, Magdaleno. Dzień dobry Państwu. No to opowiedzmy o tych informacjach, które napływają do nas z frontu. Jak wygląda sytuacja w Bachmucie, jak wygląda sytuacja w Soledarze, bo to głównie o tych miejscach ostatnio dyskutowaliśmy. Cóż, Soledar, mimo to, że znów mnóstwo źródeł pokazuje, że Soledar całkowicie jest zajęty przez wroga, z tym nie zgadza się w dowództwie Sił Zbrojnych Ukrainy i oficjalnie mówi o tym, że w Soledarze trwają walki. Także wczoraj na przykład nad tym miastem był zastrzelony śmigłowiec, myśliwiec, rosyjski Su-25. I w Bachmucie, też pod Bachmutem, trwają walki i to podobno Soledar, Bachmut i jeszcze Awdijivka, to są no, te trzy kierunki na froncie, gdzie wróg próbuje nadal prowadzić działania zaciepne. Natomiast odnotowujemy, że w przyszłym dniu ilość tych zaciepnych działań spadła, bo tylko w dziewięciu tych miejscowościach byli ataki wroga w porównaniu do poprzedniego dnia, gdzie my pamiętamy, że było aż 20 takich ataków w 20 różnych miejscowościach. Także teoretycznie to tempo działań zaciepnych rosyjskich powoli spadaje, ale też na to my możemy spodziewać się tego, ale lepiej spodziewać się czegoś gorszego i być do tego gotowym. Na froncie takich wielkich zmian w porównaniu z dniem poprzednim nie widzimy. Natomiast widzimy jednak, że tam, gdzie jest obwód, północ obwodu Ługańskiego, tam bliżej do miasta Krzemina, ukraińskie wojsko naprawdę ma postępy, chociaż niewielkie, ale zbliża się jednak do Krzeminnej i tam sytuacja jest ciekawa i mamy nadzieję, że coraz... I trochę połączenie nam się gubi. Dmytro Antoniuk jest z nami, ale jednak słyszymy jakieś zakłócenia. Może teraz będzie nieco lepiej. Wracamy do Dmytro Antoniuka, który jest w Kijowie obecnie. Halo, halo? Tak. Halo. Już lepiej, tak, słuchamy dalej. Dobra, to ja powtórzę, że na froncie, tam gdzie jest północ obwodu Luhańskiego, bliżej do miasta Kremina, tam wojsko ukraińskie zbliży się jednak do tego miasta i tam sytuacja jest ciekawa dla nas, także czekamy na dobre wiadomości. No i czekamy też oczywiście na pomoc w ciężkim sprzęcie od naszych partnerów zachodnich. Jest informacja o tym, że teraz najbardziej popularny temat to oczywiście czołgi Leopard 2. I już w najnowszej informacji, która jest w mediach ukraińskich, piszą, że jeżeli by rząd niemiecki teraz nareszcie uchwalił, Niemcy przekazują te czołgi, te Leopard 2 Ukrainie i pozwalają to robić innym krajom, bo producent tych czołgów to są Niemcy, to znaczy, że do końca 2023 roku Ukraina może dostać od Niemców od 10 do 15 wyremontowanych czołgów Leopard 2. Oprócz tego, jeżeli Niemcy pozwolą i jeżeli zgodzą się na to rządy
w Słowacji i Czech, to jeszcze też Ukraina mogłaby otrzymać dodatkowych 29 czołgów typu Leopard 2. Pamiętamy, że prezydent Polski Andrzej Duda powiedział, że Polska też może dostarczyć do Ukrainy takich czołgów od, no być może od 10 do 14. Oprócz tego Niemcy na razie mają w swoich magazynach stare czołgi typu Leopard 1A5, z których 80 można wyremontować i też przekazać Ukrainie, i 20 z takich czołgów mogą być gotowi przez 8 miesięcy od momentu zamówienia. Oprócz tego jeszcze trzeba pamiętać o tych wózach opancerowanych typu Marder, też niemieckiej produkcji, i takich Marderów może być dostarczono do Ukrainy 40. 40 mogą być już w Ukrainie w końcu kwietnia. Jeszcze znów jest nowa informacja o jeszcze innych wozach opancerowanych niemieckiej produkcji, które nazywają się Fuchs, czyli Lis, i też 40 takich wozów mogą być dostarczone do Ukrainy. Także wszystko teraz zależy od decyzji Niemiec, od decyzji ich rządu. A równolegle z tym rząd amerykański też zapowiadał kolejną pomoc Ukrainie, wojskową pomoc Ukrainie. Jeszcze nie wiemy, co dokładnie Stany Zjednoczone chcą nam przekazać, ale myślę, że dzisiaj albo jutro już ta informacja u nas będzie. Bardzo dziękuję za tę korespondencję. Za kilka chwil będziemy łączyć się już z wolontariuszką, która jest na Ukrainie, która zmierza właśnie w kierunku Bachmutu. A teraz dziękuję, Dmytro Antoniuk. Dziękuję wzajemnie i życzę miłego dnia. Budzisz się i słuchasz Radio Wnet. A my przenosimy się na Ukrainę, ale w zupełnie inną część niż Kijów. Przy naszym telefonie jest Agnieszka Zach, artystka, która jest również zielarką, ale dzisiaj jako wolontariuszka, która właśnie, no właśnie, gdzie pani jest? Dzień dobry, gdzie pani się znajduje? Witam serdecznie. Załadowaliśmy się we Lwowie w Stoczni Gdowskiej. No i lecimy na Bachmut, właśnie mijamy Kijów. Właśnie mijają państwo Kijów. Dmytro Antoniuk, przed chwilą korespondencja właśnie z Kijowa. Jak trasa, jak droga, jak podróż? Ciężko, całą noc jazdy. Troszeczkę przespaliśmy się w drodze, ale tak jak dzień, jak co dzień. Tak, jazda. A co państwo wiozą? No i przede wszystkim, jaki jest kierunek państwa drogi? Bo wczoraj, jak rozmawiałyśmy, to nie wiedziała pani, czy szpital wojskowy w Bachmucie będzie jeszcze funkcjonował w tym samym miejscu. Było dużo niewiadomych. Czy dzisiaj trochę więcej już pani wie? Nadal nie wiemy. Jest to tak, no jest bardzo płynna sytuacja. Wiem już tylko, gdzie został ewakuowany, ale tego nie mogę powiedzieć. Widzimy to, co najpotrzebniejsze, łącznie z tym, że z pościelą, z skalpelami, o których mówiłam, z gazą, środkami opatrunkowymi, wszystko to, co potrzebne jest przy takich gwałtownych sytuacjach. A przy takich... No i oczywiście żywność dla wojska. A przy takich gwałtownych sytuacjach, czyli na razie podróż, rozumiem, że z Bachmutu do Lwowa przebiegała spokojnie i teraz też w miarę, jeżeli możemy mówić o tym, że jest w miarę bezpiecznie. To znaczy tak, no jakby nad głową rakiety nie latają, ale cały czas widzimy sznury karetek, sznury samochodów na niebieskich światłach. No świadczy to o tym, że się dzieje. Dzieje się, jakie właśnie informacje napływają do państwa z frontu, gdzie ta sytuacja jest najbardziej niebezpieczna? Front jest niebezpieczny, co to znaczy niebezpieczny? Najbardziej te niepokojące sygnały. Powiem tak, ja jestem wolontariuszem, nie jestem wojskową, nie mam pewnej sytuacji i obrazu o froncie i nawet mi nie wolno tego wiedzieć. Pamiętajcie państwo, że to, co my mówimy tutaj w ramach radia, słuchają nie tylko Polacy, nie tylko Ukraińcy.
Dlatego jestem tak bardzo ostrożna w wypowiedziach. Dlatego nie mówię, gdzie są miejsca, gdzie są nowe szpitale, gdzie są jednostki, gdzie jest ciężko, tego też nie mogę powiedzieć. No ale jedziemy tam w tej chwili, gdzie wiemy, że chłopcy oberwali i wieziemy im taką szybką żywność pod tytułem zalać wrzątkiem, zjeść. I wiemy też, że potrzebują bardzo podstawowych rzeczy. Zniszczone zostały samochody, które pozwalały im na szybkie przemieszczanie się, więc też dzwonimy po naszych przyjaciołach, którzy organizują przerzuty samochodów terenowych na Ukrainę, oczywiście bezkosztownie, czyli wolontaryjnie, absolutnie za darmo, żeby chłopaki mieli czym walczyć. Na przykład Mateusz Wodziński jest po prostu dobrym duchem takich akcji. To jest po prostu geniusz, ile tych maszyn już posłał, chyba w tej chwili około 50. I to też jest tu bardzo potrzebne, bo to daje armii ukraińskiej mobilność, szybkość działania, możliwość przemieszczania. A Rosjanie w tej chwili specjalizują się w niszczeniu tych maszyn, żeby związać jakby ręce ukraińskiej armii. Więc nasi znajomi też stracili 3 maszyny, dosłownie wczoraj. I też chcemy im zorganizować kolejne, żeby mogli dalej działać, dalej po prostu być aktywnymi. A który to jest pani wyjazd na Ukrainę przez ten ostatni, już prawie niemalże rok trwania wojny? Wie pani co, nie wiem, z 50? Nie mam pojęcia. Jak... Mamy zrobione ze 150 tysięcy kilometrów, to na pewno już dla samej Ukrainy. Jak można państwu pomóc, jak można wesprzeć wolontariuszy? Nasi słuchacze może też by chcieli, a nie wiedzą jak albo gdzie się mają zgłosić. Znaczy tak, można się bezpośrednio zgłosić do nas, można wpłacić na zrzutkę, którą zorganizowałam w końcu. I połączenie nam się... Lepiej? O teraz. Halo? Przez sekundę pani w ogóle nie słyszałam. Jak zaczęła pani mówić o zrzutce, to była cisza. Proszę pani, jestem pod Kijowem, jest super, mam zasięg. Gdyby było trochę dalej, żebyśmy nie porozmawiali. Czyli jeszcze raz, gdzie można pomóc? Zorganizowałam zrzutkę dla walczącej Ukrainy. I to jest taka jakby zrzutka krótkoterminowa, bo chcę bardzo mocno teraz pomóc, gdy jest najgorzej, gdy zima, nieprzyjemnie, ogrzewacze do stóp i tym podobne rzeczy. Jest też zrzutka Mateusza Wodzińskiego, Akcena, który zbiera na maszyny dla Wojska Ukraińskiego. No i można też bezpośrednio, tak, jeśli ktoś chce, to odszukać mnie gdzieś na Facebooku jako Agnieszka Zach czy Wiedźma Biebrzańska i tam jest kontakt do mnie i po prostu pomoc rzeczową, tak. Ja zwykle krzyczę, co potrzebne. Też mam listy rzeczy, które potrzebują konkretne jednostki, czy konkretne szpitale, czy konkretne jakby nawet osoby, które na przykład stabile, którzy działają na polu walki. Więc po prostu ja to wszystko wrzucam gdzieś tam dla ludzi, którzy pytają i mówię, że potrzebuję tego, więc pytajcie, dzwońcie, piszcie, jeśli nie odbieram, to piszcie na SMS-y, piszcie maile, piszcie na Messengerze czy WhatsAppie i po prostu ja będę odpowiadać i tą pomoc też przyjeżdżamy po nią, a jak większa, jak coś podeślę do mnie, to też ja to odbieram i wiozę na miejsce. Bardzo, bardzo potrzebne jest tam paliwo, czy karty paliwowe. My nie chcemy pieniędzy jako takich. My potrzebujemy móc pomagać i to jest dla nas najważniejsze. Mówiła Agnieszka Zach, która właśnie zmierza w kierunku Bachmutu z pomocą jako wolontariuszka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. 7:31 na naszych zegarach. Za kilka chwil przeniesiemy się już do Chin. Zmienimy temat, bo wszystko to, co dzieje się w Davos, jest ważne. I jest tam również wicepremier Chin, Liu He. To już za kilka chwil. A teraz patrzę na kartkę z kalendarza. W 2021 roku zmarła Maria Koterbska. Żyła 97 lat. Piosenkarka, wybitna artystka i między innymi śpiewała